Dzień dobry, Tomasz Chojnowski i gość dnia Telewizji Wałbrzych, poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk, minister w kancelarii premiera. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, jak ocenia pan wyniki wyborów w okręgu wałbrzyskim? PiS stracił tu mandat, pan stracił około 18 tysięcy wyborców. W porównaniu z rokiem 2019. W porównaniu z rokiem 2019, tak, szybko przeliczam i chyba ma pan rzeczywiście rację, ale to oczywiście sytuacja jest taka, którą można by określić mianem słodko-gorzkie. Słodko-gorzka ocena. Dlaczego słodko-gorzka? No słodka dlatego, że poprawiliśmy swój wynik w stosunku do wyników ogólnopolskich. Prawo i Sprawiedliwość zawsze walczyło w okręgu wałbrzyskim z wieloma wyzwaniami. Nie był to okręg, w którym Prawo i Sprawiedliwość cieszyło się bardzo dużym poparciem. No i pamiętam, że jak pierwszy raz startowałem w okręgu wałbrzyskim do Sejmu, to różnica wyniku Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do krajowego wyniku Prawa i Sprawiedliwości była 6 punktów procentowych. Czyli tak, w okręgu wałbrzyskim zdobyliśmy o 6 punktów procentowych mniej niż Prawo i Sprawiedliwość w skali całego kraju. W roku 2019 ta różnica o połowę się zmniejszyła do 3 punktów procentowych. No a teraz mamy kolejną poprawę wyniku, dlatego że dzielą nam już tylko 2 punkty procentowe, jeśli chodzi o wyniki w okręgu wałbrzyskim w stosunku do kraju. No i to jest ten słodka część oceny. Natomiast oczywiście gorzka jest taka, że trzeba jasno powiedzieć, przegraliśmy te wybory z Platformą Obywatelską i tu koleżankom i kolegom należą się gratulacje, dlatego że zwycięzcom zawsze należą się gratulacje. Oczywiście chciałbym, żebyśmy mieli lepszy wynik, ale decyzja wyborców była właśnie taka, a nie inna. Teraz będzie czas, żebyśmy przeanalizowali wszystkie kwestie związane zarówno z kampanią wyborczą, ale nie tylko, dlatego że wiemy, że przecież wyniki wyborów to nie jest tylko kwestia kampanii wyborczej, prawda, ale w ogóle ostatniej kadencji, no więc będzie czas na to, żeby analizować te wszystkie sprawy. Co zaważyło o takim, a nie innym wyniku Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wałbrzyskim? Przede wszystkim jednak trend ogólnopolski, dlatego że trend ogólnopolski jest taki, a nie inny. No, Prawo i Sprawiedliwość wprawdzie wygrało w skali Polski z Koalicją Obywatelską, ale suma wyników partii opozycyjnych, które deklarują wspólne działanie, jest większa niż nasza. Można powiedzieć, że to było pyrrusowe zwycięstwo. W związku z tym przede wszystkim myślę, że na wynikach naszych regionalnych zaważył trend ogólnopolski. Na liście Prawa i Sprawiedliwości zmienił się lider. Pan startował z trzeciego miejsca. To była kara za aferę mailową? Że po pierwsze, ja jestem przeciwnikiem mówienia o aferze mailowej. Dlaczego? W dwóch słowach, jeśli pan pozwoli, wyjaśnię. Mieliśmy do czynienia z atakiem na kilkadziesiąt skrzynek, głównie parlamentarzystów, głównie Prawa i Sprawiedliwości. Firmy, renomowane firmy światowe, w tym amerykańskie, należące do Google'a, wskazują, że atakującym były środowiska związane z Federacją Rosyjską i służbami specjalnymi białoruskimi. I o tym warto pamiętać. My skupiamy się zwykle na treści, czy publikowany mail był prawdziwy, czy był nieprawdziwy, prawda? A zapominamy o tym, co się zdarzyło. A zdarzyło się to, że służby specjalne Federacji Rosyjskiej i Białorusi zaatakowały i włamały się na kilkadziesiąt skrzynek pocztowych, poczty elektronicznej polskich polityków i publikując określone treści próbują wpływać na naszą scenę polityczną. Natomiast to jest jakby jeden element. Odpowiadając na pańskie pytanie, ja już wspominałem w mediach, czy z kolegami wspominaliśmy, ta decyzja była związana z pewną strategią wyborczą. Czy ona była dobra, czy nie była dobra, to też jest czas na przemyślenie tego, ale no przyjęliśmy pewną strategię taką, żeby osoby, które cieszą się wysokim poparciem, niekoniecznie startowały z jedynek, bo proszę sobie
przypomnieć, jak pan przeanalizuje wyniki ogólnopolskie. W szeregu miejsc w Polsce mieliśmy sytuację taką, gdzie właśnie te osoby z mocniejszym mandatem czy mocniejszym poparciem startowały nie z pierwszego miejsca. Tak jest. No pan całkiem niezły wynik osiągnął, bo zdobył pan nieco ponad 40 264 głosy, tak, to aż 12,5% wszystkich głosów oddanych w okręgu. Natomiast wynik Marcina Gwoździa, jedynki, nie wydaje się panu po prostu słaby? 23 431 głosów? Nie, absolutnie nie. Marcin poprawił bardzo swój wynik zdecydowanie z roku tak. 2019. I to jest sprawa, którą w ten sposób należy ocenić. No, tak jak powiedziałem, czeka, przed nami jest jeszcze analiza tej strategii, która była przyjęta, na pewno wyciągniemy z tego wnioski. Tylko w tym roku Marcin Gwóźdź był jedynką, w 2019 roku był piąty na liście. No tak, ale wtedy... To była różnica. To prawda, tylko że też proszę pamiętać, że wtedy startował po raz pierwszy, w związku z tym tak czy inaczej ten wynik poprawił i tego należy gratulować. No, to też trzeba jasno powiedzieć, że my mieliśmy w okręgu, to sobie bardzo cenię, wśród parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości pewną umowę i podział naszych obowiązków. Irek Zyska pracował w rządzie, ja pracowałem w rządzie, natomiast Aleksander Szwed, nasz senator, chociaż nie z okręgu Wałbrzysko-Świdnickiego, ale z sąsiedniego, niemniej subregionu, tak. Tak jest, subregionu Wałbrzyskiego, pracował na miejscu i Marcin Gwóźdź jako poseł też pracował na miejscu z wszystkimi tego konsekwencjami. Jakimi? No na przykład takimi, że my dwaj, mówię o ministrze Irku Zysce i sobie, byliśmy częściej w mediach niż nasi koledzy. Także na te wyniki są sumą różnych czynników, które miały na to wpływ. Ale mało brakowało, aby poseł Zyska stracił mandat, a zdobył go Grzegorz Macko, który chyba bardzo dobry wynik jednak osiągnął, bo do końca nie było wiadomo, który z panów zdobędzie mandat poselski. Grzegorz zrobił wyśmienity wynik, startując z 15 miejsca. Zdobył czwarty wynik, więc tu należą mu się absolutnie gratulacje, ale jednak Irek wygrał bardzo pewnie, bo liczbą ponad 1000 głosów. I obu panom można pogratulować. No cóż, straciliśmy jeden mandat, gdyby nie to Grzegorz byłby posłem. Ja żałuję, że tak się nie stało, dlatego że on jest po prostu bardzo dobrym lokalnym politykiem, który jako wicemarszałek województwa w ostatnich latach zabiegał o sprawy subregionu Wałbrzyskiego. No i myślę, że robiłby to bardzo skutecznie w Sejmie, ale Grzegorz jest jeszcze młodym politykiem, więc jestem pewny, że do Sejmu, jeśli tylko będzie taka jego wola i determinacja, że jeszcze do Sejmu trafi. A będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Wałbrzycha? O czym się wspominało po wyborach? Myślę, że to byłaby bardzo dobra kandydatura, ale to przede wszystkim zależy od samego Grzegorza, samego marszałka Macko. To jest dyskusja, która nas czeka w najbliższych tygodniach, miesiącach. Wybory samorządowe są mniej więcej za pół roku, czyli prawdziwa kampania zacznie się za około 5 miesięcy. W związku z tym ta dyskusja nas na pewno czeka. Zuzanna Bielawska przegrała z Sylwią Bielawską w Wałbrzychu dosyć wyraźnie, nawet bardzo. Czyli nie udało się podstawienie kandydatki z tym samym nazwiskiem. Ja nie byłem osobą, która konstruowała listę Prawa i Sprawiedliwości w 2023 roku. Oczywiście wypowiadałem się na ten temat, ale o ile w 2019 roku mogę wziąć za tamtą listę odpowiedzialność, to tej listy po prostu nie konstruowałem. Więc natomiast jestem pewny, że nie było to i nie była taka intencja, żeby tutaj podstawiać, tak jak pan sugeruje, panią o tym samym nazwisku, aby, jak rozumiem, wprowadzała w błąd, tak, wyborców. Nie wierzę w to, żeby osoby, które rekomendowały panią Bielawską na listę Prawa i Sprawiedliwości, miały takie intencje. Zrobiła dobry wynik, trzeba jej tego wyniku gratulować. I tyle w tej sprawie mogę powiedzieć.
Pan bardzo mocno zaangażował się w powstanie stacji Orlenu w gminie Mieroszów, w Mieroszowie. Nawet dzwonił pan osobiście do pana prezesa Obajtka, żeby wspomóc ten projekt. I dzięki prawdopodobnie temu telefonowi właśnie stacja w Mieroszowie powstała. Tymczasem w Mieroszowie w tych wyborach wygrała Koalicja Obywatelska. Po pierwsze, ja angażowałem się, czy starałem się angażować w wiele projektów ważnych z punktu widzenia mieszkańców regionu wałbrzyskiego. Mieroszów jest oczywiście tego przykładem i bardzo sobie chwaliłem współpracę z panem burmistrzem Lipińskim i jego współpracownikami. No, mieszkańcy gminy podjęli określoną decyzję, na tym polega demokracja. Możemy podać przykład, takich przykładów można podać sporo, prawda? Możemy podać przykład Bogatyni i Turowa, gdzie politycy Platformy Obywatelskiej mówili, że zgodnie z wytycznymi nie Komisji Europejskiej chyba, a jednego z organów europejskich należy niezwłocznie zamknąć Turów, no a też Platforma tam wygrała. Więc nie wszystkie decyzje są do końca zrozumiałe, ale wszystkie trzeba szanować, bo są to demokratyczne decyzje wyborców i tak można skomentować również i ten przypadek. A jeszcze tutaj chciałbym odnieść się do tego, co pan przed chwilą powiedział w nawiązaniu do afery mailowej i Widzę, że ataku. Konsekwentnie. Nie, tylko jedna rzecz, bo w tej aferze było najbardziej zatrważające było to, że pan korzystał z maila prywatnego jednak, tak? Przekazując, korespondując z najważniejszymi osobami w państwie i przekazując ważne, czasami też tajne, poufne informacje. No, ja mogę zacząć od tego, że powtórzę, nigdy nie wysyłałem żadnych klauzulowanych informacji z prywatnego maila i no, ten, kto tak twierdzi, po prostu mija się z prawdą. To punkt pierwszy. Punkt drugi, rozumiem, że to jest bardzo chwytliwa teza, korespondował pan czy państwo, bo tam szereg osób było w tej korespondencji, używając prywatnej skrzynki. Otóż ja mogę powiedzieć tak, po pierwsze, żadne przepisy nie zostały w ten sposób złamane. Po drugie, bardzo trudno czasami jest odróżnić sprawy stricte polityczne od spraw stricte rządowych. Przykład, prosty, pierwszy z brzegu. Jakby pan ocenił sytuację, kiedy jest planowana, powiedzmy, w okręgu wałbrzyskim wizyta prezesa Rady Ministrów, który w czasie tej wizyty ma spotkanie z działaczami Prawa i Sprawiedliwości, ale jednocześnie ma również spotkanie, nie wiem, z przedstawicielami Toyoty na strefie, na specjalnej wałbrzyskiej strefie ekonomicznej. Czy to jest sprawa rządowa, czy to jest sprawa polityczno-partyjna? No na pewno nie jest to sprawa prywatna. No ale polityczno-partyjna czy rządowa? No bo jeżeli partyjna, to nie powinno się korzystać do tego z maila służbowego. Jeżeli jest to rządowa, no to nie powinno się z prywatnego maila korzystać. Ale rozumiem, że... Choć nie ma przepisów, które by to ograniczały, tak? Więc jak pan widzi na tym przykładzie, nie jest zawsze prosto, czy bardzo często nie jest prosto podzielić aktywność premiera, a te osoby między innymi, które były obiektami ataków hakerskich, funkcjonowały zarówno w tym świecie administracji rządowej, jak i w świecie polityczno-partyjnym. Ja rozumiem, że też wizyty gospodarskie premiera są odbywane, że dzieją się z powodów nie partyjnych, a z powodów państwowych. Tak? No więc tak, dlatego właśnie podałem ten przykład. Tak. To byśmy musieli dojść do absurdu, prawda, że co, no w sprawie spotkania o 14 załóżmy, korespondujemy z prywatnych skrzynek mailowych, a w sprawie spotkania o 15.30 z rządowych skrzynek mailowych, tak? No, wie pan, no, może można tak, doprowadzić... Może tak trzeba, tak? No, raczej nie i myślę, że to był jeden z powodów, że to byłoby tak w praktyce mówiąc, bo to może brzmieć atrakcyjnie, ale w praktyce to jest niemożliwe. I pewnie dlatego ustawodawca nigdy
nie podjął działań na rzecz tego, żeby wprowadzić przepisy w tym zakresie. Tak? No to jest pozostawione decyzją urzędników, polityków. I w tym obszarze każdy z nas indywidualnie w konkretnej sprawie podejmuje decyzję. A jak się pan czuje w ogóle z tą sprawą? Nie jest panu... Czekam na to, aż w prokuraturze zakończy się śledztwo. Mam status osoby pokrzywdzonej w tym śledztwie. Ono trwa już 2 lata. Bardzo chciałbym, żeby się zakończyło jak najszybciej. Trzymam kciuki za prokuratorów i ABW, aby wyjaśnili wszelkie okoliczności związane z tą sprawą. A nie jest panu wstyd też za treść niektórych maili, które oglądaliśmy, które przeczytaliśmy? Ja mogę powtórzyć to, co od 2 lat konsekwentnie powtarzamy. W tych publikowanych treściach na rosyjskich serwerach zresztą są maile, które zarówno są prawdziwe, są takie, które są zmanipulowane i są też fałszywe. W związku z tym nie odnosimy się do treści poszczególnych maili z tego powodu, żeby po prostu nie wchodzić w grę, której scenariusz pisany jest albo na Kremlu, albo w Mińsku białoruskim. Rozumiem, że w ramach naszej wewnętrznej polskiej przepychanki politycznej dziennikarze wpisują się czasami w tą grę, która właśnie jest inspirowana przez służby z tych 2 krajów, o których mówiłem, no ale ja w tą grę nie będę na pewno grał. Znaczy, co pan ma na myśli, że pytamy o, że dziennikarze pytają o treść maili, próbują wyjaśnić, co jest prawdą. Jak pan myśli, po co te włamania nastąpiły i czemu te maile są publikowane? Bardzo często treści, które są publikowane na tych stronach czy przez te serwery, wpisują się w bieżącą polską politykę. No po to, żeby na tę politykę wpływać. Czyli obce państwa, a konkretnie służby obcego państwa, Federacji Rosyjskiej i Białorusi, próbują wpływać na naszą politykę. Wchodzenie na tą ścieżkę de facto jest wpisywaniem się w ten scenariusz. Dlatego ja nie chcę tego robić. I dziwię się niektórym dziennikarzom, że właśnie tak postępują. Przy okazji afery mailowej lepiej poznaliśmy nazwisko pułkownika Krzysztofa Gaja. A jak to w ogóle możliwe, panie ministrze, że pan pułkownik, który słynął z antysemickich i antyukraińskich wypowiedzi, został pracownikiem kancelarii premiera za czasów, kiedy pan nią zarządzał? Tylko wie pan, to jest kłamstwo, co pan przed chwilą powiedział, bo nie znam żadnych antysemickich wypowiedzi pułkownika Gaja. Pułkownik Gaj pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej, potem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, potem znowu w Ministerstwie Obrony Narodowej i żadnych antysemickich wypowiedzi pana pułkownika Gaja nie znam. Te wszystkie screeny, które pojawiły się w mediach, cytaty z pułkownika Gaja, było nieprawdziwe? Że po pierwsze tak, nie wejdę w komentowanie tego, co jest przez rzeczone służby publikowane. Natomiast jeżeli ma pan wiedzę o jakichś antysemickich wypowiedziach, to chętnie je poznam. Dlatego, że ja ich po prostu nie znam, a interesowałem się po pierwszych zarzutach, które były formułowane i tą sprawą i takich treści nie znam. Krytycznie wypowiadał się wobec Ukrainy pan pułkownik Gaj, natomiast jeśli chodzi o kwestie antysemickich wypowiedzi, nie znam takich. Jedna z wypowiedzi takich antyukraińskich. Nie jestem rusofilem, podkreślam to stanowczo, ale w tym miejscu doskonale rozumiem Putina. To są faszyści. I Putin ma w zupełności rację. Z nimi trzeba walczyć, bo Europę z ich przyczyny ogarnie pożoga. W ten sposób w jednym z wywiadów komentował pan pułkownik. Nie znam tego wywiadu. Wiem, że krytycznie się wypowiadał w sprawach nawet nie Ukrainy, a konkretnych działań nacjonalistów ukraińskich. Natomiast tego cytatu, który pan przytoczył, nie znam, a jeśli chodzi o kwestie związane z antysemickimi wypowiedziami, w ogóle o tym nie słyszałem. W tej sprawie jest bardzo dużo informacji no, albo nieprawdziwych, albo zmanipulowanych. Też pytam o to, dlatego że panu bardzo bliska jest sprawa Ukrainy. Pan się bardzo zaangażował i w pomoc Ukrainie i często pan jeździ na Ukrainę.
dlatego ale wielkie pan, zdziwienie, że to jest, taki to ja człowiek jeszcze, trafił do pracy ja jeszcze raz mogę panu premiera, powtórzyć. Był pańskim doradcą. Bardzo fajnie dyskutować w ten sposób, że cytuje pan fragment jakiejś wyrwanej z kontekstu wypowiedzi, która nie wiem, czy jest prawdziwa, podkreślam, bo akurat tego cytatu nie znam. Natomiast mogę powiedzieć tak, jeżeli ktoś jest krytyczny wobec działań jakiegoś Ukraińca, Polaka, Czecha, Niemca, to nie znaczy, że jest antyukraiński, antypolski, antyczeski czy antyniemiecki. Te wypowiedzi, które ja znam, pułkownika Gaja, były krytyczne wobec podejmowanych przez niektóre środowiska nacjonalistyczne ukraińskie działań i o tym wiem. O innych rzeczach nie wiem, w związku z tym trudno mi na ten temat dyskutować. Ja rzeczywiście sprawami współpracy czy obszarem współpracy polsko-ukraińskiej zajmuję się od ponad 20 lat. Jeśli chodzi o te działania wojenne po ataku pełnoskalowym Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w lutym zeszłego roku, to rzeczywiście przez ostatnie półtora roku moje zaangażowanie przede wszystkim skupiało się właśnie na tych kwestiach, bo wynika to, tak jak powiedziałem, z mojej dotychczasowej 20-letniej działalności. Natomiast chęć działań na rzecz wspierania Ukrainy w obronie przeciwko Rosji i chęć i działania na rzecz współpracy, pogłębiania współpracy polsko-ukraińskiej nie wyklucza też mojego krytycznego osądu na temat niektórych osób czy działań podejmowanych przez obywateli Ukrainy. Podobnie jestem przekonany, że wśród moich ukraińskich partnerów, współpracowników są osoby, które krytycznie oceniają niektóre działania podejmowane przez Polaków czy rząd polski. No, te rzeczy się nie wykluczają. To oczywiste, jak najbardziej. Panie ministrze, Donald Tusk mówił w kampanii wyborczej, że jest lub był pan zaangażowany w nielegalne składowiska trujących odpadów i nieformalne powiązania z firmami składującymi odpady, między innymi na Dolnym Śląsku. Zaraz po tej wypowiedzi zażądał pan od szefa Platformy Obywatelskiej zaniechania rozprzestrzeniania tych informacji i zapowiedział pan złożenie sprawy do sądu. Czy będzie sprawa z Donaldem Tuskiem? No mam nadzieję, że tak, tylko że jak mnie poinformowała kancelaria adwokacka, która obsługuje te sprawy, bo to niestety nie jest jedyna sprawa, podobne kłamstwa rozsiewał pan Wild, takie sprawy trwają latami. Jeśli chodzi o sprawę kłamstw pana Wilda, który nieco wcześniej je rozprzestrzeniał, cały czas jeszcze nie znam terminu, nie ma wyznaczonego przez sąd terminu pierwszej rozprawy, więc tu zakładam, czyli że niestety też będzie... Czyli tutaj w przypadku radnego Patryka Wilda już pan złożył... Oczywiście, że tak. Tak jak zapowiadałem, no wie pan, ja ze śmieciami mam tyle wspólnego w życiu, że czasami żona robi mi wymówki, jak nie wyniosę tych śmieci. Natomiast pan Wild cynicznie sformułował szereg kłamstw na mój temat, insynuując, bo część tych sformułowań jest bardzo sprytnych, część to są insynuacje, a część są wprost kłamstwa, że mam jakieś powiązania z firmami, które zajmują się śmieciami na Dolnym Śląsku. Nigdy z żadną z tych firm nie miałem żadnych kontaktów, ani formalnych, ani nieformalnych. No natomiast później szereg mediów skorzystało z tych wypowiedzi. Stąd, jak rozumiem, Donald Tusk te kłamstwa powtórzył. Ja zgodnie z tym, jak powinno się w takich sytuacjach działać, najpierw rzeczywiście wezwałem do zaprzestania tych kłamstw. No niestety pan Donald Tusk nie wycofał się z tego, w związku z tym no, sąd będzie musiał rozstrzygnąć tę kwestię. Czyli dalej pan rozważa kwestię pozwania? Nie rozważam. Nie. Poprosiłem kancelarię i kancelaria, która mnie obsługuje, tą sprawę również skierowała, czy nie wiem, już skierowała, czy w tej chwili to jest składane, bo no tak, do sądu. A komu prezydent Duda powierzy misję tworzenia nowego rządu? Nie jestem rzecznikiem pana prezydenta Andrzeja Dudy, więc nie potrafię odpowiedzieć na pańskie pytanie. A jak pan myśli? Natomiast uważam, że zgodnie z tym obyczajem, który po 1989 roku w Polsce istnieje, mandat do zbudowania rządu powinna dostać ta partia, która wybrała wybory, w tym wypadku Prawo i Sprawiedliwość. Ale wiemy też, że najprawdopodobniej Mateusz Morawiecki, który pewnie dostałby
ten mandat od pana prezydenta nie uzyska większości w nowym parlamencie. No, być może pan jest, redaktor, do tego przekonany. Ja nie jestem przekonany i uważam, że każda formacja polityczna, czy wręcz każdy polityk, który funkcjonuje w świecie polityki, funkcjonuje w taki sposób, żeby mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Jeśli chodzi o politykę parlamentarną, no to chodzi o to, żeby mieć większość w Sejmie i żeby rządzić, prawda, żeby formułować rząd. W związku z tym no dla mnie oczywiste jest, że trzeba wykorzystać wszystkie szanse, aby zbudować większość parlamentarną, zwłaszcza, że jestem głęboko przekonany, że taka większość parlamentarna, w której brałoby udział Prawo i Sprawiedliwość, byłaby najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia naszego kraju. Czyli z kim Prawo i Sprawiedliwość zawiąże koalicję, żeby rządzić Polską? Panie redaktorze, ja nawet nie wiem, komu pan prezydent tę misję powierzy. W związku z tym tego rodzaju spekulacje są zdecydowanie przedwczesne. Wczoraj powiedział wprost, że jest dwóch poważnych kandydatów, Mateusz Morawiecki i Donald Tusk. No, ale to wiedzieliśmy od początku niemal, prawda? W związku z tym, jak rozumiem tę wypowiedź pana prezydenta, pan prezydent w tej chwili analizuje i jest przed podjęciem decyzji. Jak ją podejmie, na pewno wszyscy ją poznamy. Wtedy na pewno chętnie też będziemy ją komentować. Dziękuję. Na pewno poproszę pana posła o to. Tymczasem jeszcze spytam, jakie projekty w okręgu wałbrzyskim powinien kontynuować nowy rząd, niezależnie od tego, kto zostanie premierem? No, na pewno są to strategiczne projekty, których sporo rozpoczęliśmy w ciągu ostatnich 4 lat. Zacznę może od infrastruktury drogowej. To są przede wszystkim drogi ekspresowe S8 i S5. Ja przypomnę, że przed 2015 roku nie była zaplanowana ani jedna taka droga, ani jeden kilometr drogi ekspresowej czy autostrady nie był przewidziany w subregionie wałbrzyskim. W tej chwili kończy się przetarg, czy właściwie już się skończył przetarg i czekamy na rozstrzygnięcie i wyłonienie wykonawców na fragment drogi ekspresowej S8 od Wrocławia do Łagiewnik. Trwa przetarg na fragment drogi S8 od Ząbkowic do Barda. No i jeszcze w tym roku ma być ogłoszony przetarg na ten środkowy odcinek od Barda do Ząbkowic. W związku z tym tu są prace już bardzo zaawansowane. Według mojej wiedzy w tym roku jeszcze zostaną podpisane pierwsze umowy z wykonawcami, czyli jest szansa, że za 4 lata pojedziemy drogą ekspresową z Wrocławia w kierunku Ząbkowic i dalej w kierunku Kłodzka. Druga inwestycja... No i dalej jeszcze w kierunku Kodowy-Zdroju. Boboszowa. Nie. Boboszowa, tak. Boboszowa, tak. Ale tam prace są na dużo wcześniejszym etapie, w związku z tym tam jeszcze nie można mówić o terminach. Proces inwestycyjny w Polsce trwa wiele lat i nie jest to tylko jakby przypadłość polskiego systemu, tylko przepisy europejskie związane między innymi ze środowiskiem i innymi kwestiami powodują, że te procesy inwestycyjne są wieloletnie. Na wcześniejszym etapie jest projektowana S5, która jest istotniejsza z kolei z punktu widzenia Wałbrzycha, dlatego że będzie łączyła Wrocław przez Świdnicę, Wałbrzych z Bolkowem, z S3 i tutaj według mojej wiedzy jest już wybrany szlak tej drogi. Za chwilę będzie wystąpienie o wydanie decyzji środowiskowej na tę drogę. No więc to są dwa absolutnie w moim przekonaniu strategiczne projekty infrastrukturalne dla naszego subregionu. Kolejne sprawy to jest kontynuacja budowy dużych obwodnic, dokończenie budowy Dzierżoniowa, no bo duża część prac już została wykonana, ale jest cały trzeci etap, budowa Złotego Stoku, kilka jeszcze innych obwodnic, które są w trakcie już projektowania albo już jest na nie zabezpieczone finansowanie. Mam nadzieję, że tu nic się nie zmieni. To też jest z punktu widzenia mieszkańców bardzo istotne. Kolejnymi takimi projektami, które mam nadzieję, że będą kontynuowane, to są projekty odnawiania połączeń kolejowych, prawda? Niedawno uruchomiona została linia, odnowione połączenie z Wrocławia przez Świdnicę do Jedliny. Niedawno mieliśmy połączenie uruchomione, czy odnowione, rewitalizowane z Dzierżoniowa do Bielawy. W tej chwili trwają prace nad połączeniem z Wrocławia do Piławy. Trwają prace też nad odnowieniem połączenia z Lądkiem, Zdrój i Stroniem. W związku z tym połączenia kolejowe to też jest bardzo ważne i dla mieszkańców, i dla turystów. Kolejna duża sprawa to jest rozwój gospodarczy naszego regionu, czyli
pozyskanie inwestorów dla strefy specjalnej, strefy, która powstała pod Ząbkowicami, 120 hektarów, Europark Ząbkowice. Razem z ARP udało się utworzyć ten teren. No, mam nadzieję, że tam zostaną pozyskani inwestorzy, dzięki czemu mieszkańcy całego powiatu będą mogli pracować na miejscu, a niekoniecznie jeździć do Bielan Wrocławskich, Wrocławia, czy tam inne miejsca, prawda, gdzie dzisiaj bardzo dużo osób z tego regionu dojeżdża. Kolejną ważną sprawą z punktu widzenia naszego regionu, ale i całej Polski, czy bezpieczeństwa energetycznego w Polsce, jest kontynuacja rozpoczętej czy wznowionej inwestycji w najnowocześniejszą i największą w Polsce elektrownię szczytowo-pompową w Młotach, w gminie Bystrzyca-Kłodzka. Więc tutaj, jeśli mielibyśmy mówić o takich najważniejszych inwestycjach, to na pewno bym wymieniał właśnie te, o których wspomniałem, ale jest też szereg pomniejszych, a ważnych dla mieszkańców inwestycji, bo proszę zwrócić uwagę, ile rozpoczęto, czy nawet już zakończono, budowę obiektów oświatowych w naszym regionie. Szkoły, przedszkola, żłobki, rewitalizację stadionów. No, jak jesteśmy w Wałbrzychu, no to nie sposób nie wspomnieć o 40 milionach prawie, które zostały przekazane z dotacji rządowej dla miasta Wałbrzycha na rewitalizację stadionu Górnik Wałbrzych. Więc takich drobnych, ale również bardzo ważnych projektów, również szereg można byłoby wymienić i trzymam kciuki za koleżanki i kolegów ze zwycięskich formacji za to, żeby jeśli będą tworzyć rząd, no to żeby wystarczyło im sił i determinacji i skuteczności, aby te projekty były kontynuowane. A czy zostanie coś z projektu kolei dużych prędkości, jeśli nowy rząd zdecyduje o zawieszeniu budowy, czy likwidacji w ogóle CPK. Projektu CPK? Tak? Wie pan, nie wiem, bo nie wiem, jakie będą decyzje nowego rządu. Ja bardzo chciałbym, ponieważ życzę dobrze naszemu krajowi, żeby ten projekt był kontynuowany. Rozumiem, że każdy nowy rząd chce przeprowadzić audyt tego, co do tej pory było zrobione. To jest dla mnie oczywiste, zwłaszcza, że po 8 latach no, osoby, które wchodzą do rządu i przejmują obowiązki jako ministrowie, muszą przede wszystkim zapoznać się ze stanem spraw. Ale z punktu widzenia rozwoju naszego kraju, Centralny Port Komunikacyjny i kolej wielkich prędkości, która ma prowadzić do niego, no jest sprawą absolutnie kluczową i wierzę, że ten projekt będzie kontynuowany. Ale jak pan wie, ona była strasznie kontrowersyjna, zwłaszcza przebieg wybranych przez projektantów tras. Powiat Świdnicki, poszczególne gminy na trasie pomiędzy powiatem wałbrzyskim, powiat Świdnicki i dalej w kierunku Wrocławia. Trasy przechodziły przez domy ludzi, dzieliły gospodarstwa, dzieliły gminy i nie było zgody mieszkańców na to. Wie pan, oczywiście zawsze jest tak, że przy takich dużych inwestycjach w infrastrukturę pojawiają się osoby niezadowolone, prawda? Niemal przy każdej budowie drogi ekspresowej czy autostrady jest podobnie, że znajdują się ludzie, którzy są niezadowoleni i chcieliby zablokować taką inwestycję, bo mają swój dom, swoje pole, prawda, czy swoją nieruchomość na trasie przebiegu albo w bezpośredniej bliskości przebiegu takiej inwestycji. No ale zawsze w takich sytuacjach trzeba ważyć interes publiczny, prawda, i interes prywatny. Takie osoby muszą otrzymać zawsze godne odszkodowanie i nie mogą być stratne, mówiąc kolokwialnie, w takich sytuacjach, ale tutaj interes publiczny, interes państwa jednak przeważa. Po to zostały stworzone już przecież wiele lat temu przepisy, które powodują, że jest możliwe wywłaszczenie za godziwym odszkodowaniem. No tak jest również w przypadku inwestycji w CPK i koleje wielkich prędkości. Jeśli chodzi o powiat Świdnicki, tę szprychę, która do nas miałaby prowadzić, to oczywiście zawsze można rozmawiać na temat przebiegu. Ja też tak szczegółowo tej sprawy nie znam, więc nie chciałbym w głęboką dyskusję wchodzić. Chciałbym zawsze, zresztą wychodzę z takiego założenia, że najlepiej wynegocjować z mieszkańcami takie warunki, które są jak najbardziej korzystne dla wszystkich stron, prawda? No ale nie chciałbym też, żeby kończyło się to tak, jak, bo przypomnę słowa Rafała Trzaskowskiego, żeby ten projekt został zawieszony, a przypominając słowa Rafała Trzaskowskiego, bo przecież jest duże lotnisko w Berlinie, więc po co nam Centralny Port Komunikacyjny? To nie chciałbym, żeby ta sprawa miała taki finał, bo to po prostu byłoby niekorzystne dla naszego kraju. Ale mamy też duże lotnisko
w Warszawie. Nie, to lotnisko z punktu widzenia potrzeb ruchu w naszej części Europy, zwłaszcza jeśli myślimy o tym, żeby przyciągać inne linie europejskie, jest zdecydowanie za małe. Ono jest w ogóle położone w tej chwili już, można powiedzieć, niemal w centrum miasta i nie ma tam perspektyw rozwojowych, to znaczy nie ma wokół takich terenów, żeby ten port lotniczy mógł być rozwijany. Stąd w ogóle pomysł CPK. Ja przypomnę, że ten pomysł w ogóle narodził się nie w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, tylko jeszcze chyba w kadencji 2007-2015 pierwsze koncepcje powstały w czasach rządu Platformy Obywatelskiej, bo to powinna być właśnie takie inwestycje strategiczne. Powinny być jednym z tych elementów w polityce, które powinny być dyskutowane spokojnie ponad podziałami politycznymi. No to są takie właśnie inwestycje i decyzje krytyczne z punktu widzenia przyszłości naszego kraju. Czy pan wierzy we współpracę ponad podziałami w okręgu wałbrzyskim? Staram się wierzyć, ale wie pan, no, ludzie są tylko ludźmi, w związku z tym zawsze pojawiają się też poza merytoryczną dyskusją różnego rodzaju emocje, animozje. Z częścią część parlamentarzystów, jakby niezależnie od klubu, niezależnie od barw politycznych, ze sobą więcej rozmawia czy konsultuje jakieś kwestie. Część osób jest tym mniej zainteresowana. Ja chciałbym, żebyśmy, i to wielokrotnie podkreślałem, zresztą moje hasło od pierwszych wyborów, wyborcze jest takie same, razem dla Dolnego Śląska, w rozumieniu takim, no, że właśnie te kwestie nasze regionalne powinny być ponad podziałami omawiane. Żałuję na przykład, że pan minister Dyduch, minister poseł, niegdyś wiceminister, a później poseł Dyduch, nie wszedł do Sejmu, bo to jest właśnie taki polityk, z którym można, przy wszystkich różnicach, które nas dzielą, ale można było rozmawiać o konkretnych sprawach i wyzwaniach, które stoją przed naszym regionem. Dziękuję bardzo. Michał Dworczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, minister w kancelarii premiera, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo, Tomasz Hojnowski. Dziękuję panu, dziękuję państwu.